Kolejne z obserwacji. Słuchajcie, ślimaki, krewetki i cała biologia. Akwarium jest leczone w całości, ze wszystkim, z całą biologią, ze ślimakami, z krewetkami. Także będziemy mogli zobaczyć, no jak to wpływa na krewetki czy na ślimaki. Pierwszy objaw, jaki zauważyłem, to te dwa helmety. No tu może dobrze nie widać, ale zobaczcie. O, patrzcie, jest czerwona krewetka. O, proszę. Tego to ja dawno nie widziałem. A jednak jakaś jeszcze jest. O, zobaczcie, helmet. Leży, zamknął się. I to samo drugi. Bardzo ciekawy objaw. Helenki dookoła nich chodzą, nie wiem. Dwa na raz zdechły, czy co? No, co do innych ślimaków, to nie widać żadnych problemów. Krewetki, zobaczcie. Są, żyją. Na razie nic nie jest. Ja najbardziej obawiam się następnych faz leczenia. To jest tylko taki wstęp. To ma je tylko przygotować. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale jak widzicie, cała biologia, krewetki, ślimaki, wszystko jest w tym akwarium. No przecież nie da się tego odłowić, nie da się tego wyciągnąć. Jedyne, co to chciałem pokazać, reakcję tych dwóch helmetów. No, po prostu odpadły od szyby i tak leżą. Bardzo ciekawy jestem, o co tu chodzi. A to dopiero pierwszy dzień. Zobaczymy, co będzie później. Witam w kolejnym dniu kuracji. Wczoraj była pierwsza dawka wstępna. Dzisiaj podamy sobie metronidazol. Widzieliście, jakie są efekty podania wczorajszego preparatu. Metronidazol, słuchajcie, to jest lek, którego się tutaj najbardziej obawiałem. Ponieważ, no wiadomo, w akwarium, które żyje, zawsze są pewne ryzyka co do przede wszystkim biologii, co do ślimaków, krewetek i tak dalej. Ja oczywiście przeprowadzam całą kurację w żyjącym akwarium, bo nie jestem w stanie przecież, nie wiem, odłączyć filtrów, nie wiem, wybrać ślimaków czy krewetek, wyłapać. No tego się nie da zrobić. A tak jak już mówiłem, widziowce jak są, to są wszędzie, więc trzeba przeprowadzić tą kurację w całym akwarium. Słowa komentarzy do wczorajszego filmu. No, bardzo dużo ludzi się pojawiło, wielu znawców. Wielu ludzi poleca mi nagle leki. Szkoda, że nikt nie polecał mi nic pod pierwszym filmem. Tak. Kiedy ja nakręciłem film, zapytałem się, co jest, o co chodzi. No tam mało kto co polecał. A tutaj nagle się okazuje, ludzie mi całą listę leków dają. Wyszczególnione co i jak. Oczywiście jedni piszą, że to im pomogło, drudzy piszą, że to nie pomaga. No, wiecie, no to jest tak z tym leczeniem u nas, że to tak każdy, co mu się wydaje, próbuje, a tak na dobrą sprawę, no ja skorzystałem z porady fachowca, no i przeprowadzamy kurację w ten sposób. Co do samego Altuma, no na razie jeszcze jest bez zmian, zachowuje się jak się zachowywał. Nie ma ani negatywnych skutków, ani pozytywnych, no ale to miałaby, to też była taka dawka wstępna. Co do samego MFC, pytaliście się. Słuchajcie, ja sam dokładnie nie wiem. Kiedyś ten preparat akwarystyczny MFC to było coś normalnego, składające się z błękitu metylowego, z tego co ja pamiętam, i go się normalnie podawało jako lek. Potem się okazało, że on musiał zostać bardzo mocno rozcieńczony, z tego co ja pamiętam, i no jako że już nie był tym, czym był na początku, to zmieniono nazwę na, z MFC na chyba FCM czy MCV, nie wiem, MFC, no coś takiego, nie? Pytaliście się mnie,
o co w tym chodzi. No, jeżeli ktoś jest starszym akwarystą, nie wiem, co najmniej z 10 lat temu cokolwiek robił, no to pamięta jeszcze MFC, tak? Bo to jest chyba FCM, tak? To jest jakaś zmieniona nazwa po prostu handlowa, ze względu na to, że ten lek został rozcieńczony z tego, co kojarzę, i ma mniej substancji czynnej, tego tam błękitu metylowego, który chyba tam jakiś tam problem miał. Dobra, ale dzisiejsza tyle tam wstępu. Słuchajcie, dzisiejsza dawka 2 gramy na 100 litrów metronidazolu. No i cóż, metronidazol w formie proszku. Nie wiem, będzie widać, nie widać. Tak to wygląda. Ja sobie, słuchajcie, wsypię na początek połowę tego do butelki i doleję wody z akwarium. No i będę mieszał, aż się to całe rozpuści. Nie wiem, czy na raz się to rozpuści, dlatego podzielę to sobie na dwie dawki. Wleję jedną, potem wleję drugą. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Grotki się porobiły. Grotki to najgorsza rzecz. Trzeba je rozbić, bo potem ciężko. Małymi porcjami sobie to rzucam, żeby nie rozsypać za dużo. No, myślę, że to będzie gdzieś połowa dawki. Ja po prostu chcę, żeby to się lepiej rozpuściło, tak? No bo ja już kiedyś rozpuszczałem jakiś lek w wodzie, pamiętam, to był problem, żeby to dobrze rozpuścić. Dobra, wolę prosto z akwarium nalałem. Przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, jak się metronidazol rozpuszcza w wodzie, ponieważ nigdy tego nie robiłem. O! Porobiły się jakieś takie kryształki. O, nie za dobrze się rozpuszcza. Powinienem chyba mniejsze te zrobić. Nie za dobrze się rozpuszcza. Słuchajcie, medlałem, aż w końcu wymieszałem. Nie tak do końca, ale wymieszałem. Czas wlać. Znowu wlewam to na wylot z filtra. Pierwsza dawka podana, drugą, słuchajcie, wsypuję, drugą rozpuszczę już w ciepłej wodzie gotowanej. Słuchajcie, zasięgnąłem języka. Słuchajcie, metronidazol najlepiej rozpuścić w wodzie RO albo demineralizowanej, tak jak można kupić na stacji benzynowej. A ja nie mam ani jednej, ani drugiej, więc po prostu wziąłem ciepłą, gotowaną wodę. Nie wrzątek, tylko ciepło na nie, nie parzy, więc ma jakieś, nie wiem, ze 40 stopni, ale bo inaczej bardzo ciężko jest go rozpuścić. Słuchajcie, w tamtej wodzie krenowej, no to się trochę namęczyłem, znaczy w krenowej, w tamtej wodzie z akwarium to się trochę namęczyłem, ale tu już poszło znacznie lepiej. Tak więc cóż, wlewamy resztę i czekamy. Zobaczcie tutaj, cała procedura leczenia nie przeszkadza w ogóle skalarom składać teraz ikry.
Na dnie się trochę zostało, ja naleję wody. Tym razem już z akwarium. Jeszcze trochę poberdę. Podana jest druga dawka metronidazol, 2 gramy na 100 litrów wody, to oznacza, że do tego akwarium wleciało tutaj prawie 15 gram. Mam nadzieję, że to tym pomoże. Jak na razie nie widać, żeby ryby jakoś dziwnie się zachowywały. Spokojnie poczekajmy. Tak jak już mówiłem, akwarium jest leczone ze wszystkim, z całą biologią, z filtracją, z dnem, które niedawno, co prawda, zostało odmulone. Teraz już niektórzy mogą się domyślać też kolejnego powodu, dlaczego to zrobiłem. No ale ponieważ to wszystko, słuchajcie, rozpuszcza ten lek, sprawia, że on działa po prostu słabiej. Kolejnym takim czynnikiem jest światło, zatem ja zmniejszę światło jakieś o połowę, przynajmniej na ten tydzień, kiedy będziemy podawać metronidazol. No bo myślę, że dłużej nie trzeba, a ten tydzień roślinki sobie z słabszym światłem powinny bez problemu poradzić, a rybom światło do życia nie jest potrzebne, a połowa tego światła, które tutaj jest, to i tak jest bardzo dużo. Dobra, to tyle z podania kolejnej dawki w kuracji, bo traktujemy to wszystko, słuchajcie, już wiedzieli, jako kurację, która będzie trwała 20 dni, tyle mniej więcej trwało będzie to leczenie, a nie tak, że po prostu podajemy jeden lek i on już ma pomóc. To jest cała kuracja, więc podajemy wszystkie etapy tej kuracji. Dobra, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć!